Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj gramy w grę Tomb Raider 2 The Golden Mask. Zwrócono mi uwagę, że podczas witania się w dwóch poprzednich poziomach mówiłem The Gold Mask, a tytuł nosi nazwę The Golden Mask. To jest taki dosyć adekwatny błąd. Druga sprawa, że to nie są gorylki, tylko to są yeti brunatne, pomalowane na brązowo, obłocone. Jak to woli, dla mnie to są yeti brunatne. W każdym razie, co nie zmienia faktu, że i tak nad nami jest rzekomo niebo, a przypominam, że skończyliśmy wychodząc z pałacu, więc troszkę moim zdaniem to zostało nieadekwatnie pokazane, no ale już nie będę się kłócić z logiką Tomb Raidera. Co jeszcze na początku chciałbym powiedzieć? Tak samo orientuję się, że pod jedynką, dwójką, trójką, czwórką, czy nawet piątką, nie, piątką to jest harpunik, poczekaj, szóstka. Szóstka to jest ten. No, krótko mówiąc, orientuję się, że pod liczbami są broni, aczkolwiek jestem po prostu przyzwyczajony do wyciągania broni używając przycisku Escape i po prostu wyboru. Nie wiem, jakoś tak zawsze tak robiłem i jestem do tego aż tak bardzo przyzwyczajony, że ciężko będzie mi się przestawić na wyciąganie broni numerkowe, bo zawsze wyciągałem właśnie w ten sposób i dla mnie to aż dziwne, znaczy dziwne, no wiem, że to jest normalne, ale po prostu jestem przyzwyczajony do wyciągania w ten sposób. No ale dobra, to jeszcze zobaczymy, jak to sprawdza. Bo też mi wielokrotnie, już któryś raz z kolei mi ktoś, PO chyba zwrócił mi, jeden z moich widzów, uwagę, że czy tam nawet Mr. Saro, to już chyba wspominał, że pod numerkami są bronie, a ja się do tego nigdy nie dostosowywałem, a i tak po swojemu zmieniałem. No ale dobra, no ale teraz być może będzie trochę inaczej. Dobra, pierwsze co widzę, że możemy tutaj przesunąć ten bloczek, co nam pozwoli dostać się do Flar. Sekrety też już obczaiłem, więc możecie być spokojni. I właściwie jak ogarniałem te sekrety, to ja dochodzę do wniosku, że one jakieś takie są wrednie trochę poukrywane. Muszę stwierdzić. No ale dobra, no i jak zdobędę wszystkie sekrety, to prawdopodobnie to też będzie automatycznie odblokuje automatycznie ten dodatkowy poziom, co nie? A teraz w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, co zrobiłem. Zablokowałem. Cholera, one tu wchodzą! Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że może mi się uda. Au, palę się. Dobra. Wiecie co, możemy poczekać na te małpki i po prostu je w ten sposób załatwiać. Bo zauważcie, że to nawet taktycznie jest dosyć. Czekam, jak małpka wejdzie. Yeti, przepraszam. Dla mnie to są takie trochę małpki łamane przez Yeti, ale to już jak to woli. No dobra, brunatne yeti zostały załatwione. Zrobiliśmy to w moim, no moim odczuciu dosyć ładny, w ładny sposób, gdyż taka troszkę zasadzka była dla yeti. Yeti chciały się dostać do Lary, jako że mało inteligentne są to stworzenia, to nie zwróciło uwagi, że w ręce Lara trzyma bardzo porządną spluwę w postaci właśnie shotguna. No dobra, pozbierajmy wszystkie znajdźki, jakie tutaj leżą. Coś czuję, że dzisiejszy poziom będzie taki mniej pałacowy, a bardziej właśnie coś a la dżungla. Zobaczcie w ogóle, gdzie my jesteśmy. To ewidentnie wygląda na jakieś dżungla, na jakąś głębię dżungli, nie wiem. Szczerze mówiąc, choć jeszcze niedawno byliśmy na Alasce, więc teraz w sumie mam wątpliwości. No ale dobra, nie wiem, ciężko mi określić, gdzie my się znajdujemy w tej chwili. Może to jest jakieś magiczne miejsce, bo byliśmy w tym pałacu ze złota, który, jak tu ładnie PO, jeden z moich widzów, stwierdził, jest nawiązaniem do Hefajstosa z mitologii greckiej, tak? O Boże, nie chcę wyjść na osobę, która nie orientuje się. No ale dobra. Zacznijmy już grać. Koniec już takich wywodów. Czas najwyższy na prawdziwą rozgrywkę. Co jest grane? No niewiarygodne. Małpa wyszła i patrzcie, pojawiła się w mojej klatce. Chyba nie ogarnia wyjścia. Jeju, Bloody, nie małpa, tylko i brunatny yeti. No przerzuć się na to. Dla mnie to i tak są małpki, więc nie wiem, czy się uda mi przerzucić na yeti brunatne. No ale dobra, niech tu podejdzie. Wiecie co, będziemy spokojnie do tego podchodzić. No widzicie, rzucił się jak na mięso. Nie wiem, mam wrażenie, że są jeszcze słabsze niż w sumie te całe białe yeti. Białe yeti z białymi yetimi. Kurde.
No dobra, nie zauważyłem tego. Z białymi Yetim, tak? Poczekaj, my go zabiliśmy już? A, nie, jeszcze nie. Z białym Yetim walczyliśmy bodajże w zwykłym Tomb Raiderze to the Judger of Xian, a w The Golden Mask i są brunatne. W ogóle to tak widzę, że twórcy jednak pozmieniali, znaczy twórcy, no w sumie nowe i że tak powiem trochę inne osoby tworzą te dodatki. Jednak widać, że wzorowali się na postaciach ze zwykłej części, tylko po prostu pozmieniali troszkę tekstury. Dobra, czyli tak, tu mamy przepaść. Właśnie ja wcześniej tego nie zauważyłem, ponieważ jest dosyć ciemno, jak łatwo zauważyć zresztą. Jest przepaść i są kolce na dole. No to przeskoczymy sobie na drugą stronę. O. Weźmiemy jeszcze tą amunicję. Tutaj pytanie jeszcze, czy tutaj niczego nie ominąłem. To znaczy, czy zabrałem na pewno wszystkie grudki amunicji, jakie tutaj były. No liczę na to, że owszem. To tak, na pewno nie tędy droga. Czy tam jeszcze coś jest? Zobaczmy, zajrzyjmy może tak tylko pobieżnie. O, widzicie, opłaciło się zajrzeć, bo jest jeszcze jedna znajdźka. Aha. Tu widzę, że wszędzie są jakieś kraty, a za tymi kratami jest kolejne pomieszczenia są. Więc domyślam się, że prędzej czy później się tam udamy. No dobra. Dobra, na tyle to chyba byłoby tyle na te pomieszczenie, tak? Poczekaj, czyli co, nie ma tu tylko jest przejście. To tylko jest dziura z kolcami? To gdzie jest właściwa droga tak właściwie? Bloody ledwo zaczyna, już się zgubił? Tak szybko? Bloody, kurczę, pobijasz rekordy po prostu. Dobra, czyli krótko mówiąc, ledwo zacząłem, już się lekko zgubiłem. Znaczy, nie tyle się zgubiłem, co i na razie jeszcze nie mam pomysłu, w którą stronę się udać. Gdzie jest właściwa droga? Moment, tutaj w sumie jeszcze tak do końca nie smenetrowałem, więc jeszcze się rozejrzyjmy. Nie wiem, szukam jakieś coś a la dźwigni też, ale nie mogę niczego takiego znaleźć. Nie widzę tu żadnej dźwigni, tu są kraty, przez które no raczej nie możemy przejść, no chyba że ja czymś nie wiem. Dobra, ten tunel bywa bardzo interesujący. Kwestia tylko, może być może jednak mimo wszystko kolce, nie kolce, ale może coś da się zrobić, wiecie? Dlatego zapalmy sobie flarę i spróbujmy. Poczekaj. A to jeszcze nie teraz. Poczekaj, opuśćmy się. Zobaczmy. Nie, no tu nic, niczego nie ma, co nie? No nie ma co się oszukiwać. Poczekaj, jeszcze się na pewno rozejrzyjmy, czy na pewno niczego tu nie ma. No nie, no nic nie ma. Nie ma co próbować nawet. Naprawdę, Bloody? Ty ledwo zaczynasz, już się zgubiłeś? Nie za wcześnie trochę? Dobra, tu jest jakiś, nie wiem, wyższy, jakieś podwyższenie. Ale to podwyższenie chyba nie za wiele nam daje. Kurczę, no rozejrzyj się. Nie wiem, jakoś dziwnie się czuję, bo mam wrażenie, że jestem w zamkniętej, coś ala jakaś zamknięta klatka i nie wiadomo, którą stronę się udać. Tutaj coś się, znaczy tu się pojawia. Dobra, wiecie co, wróćmy do klatki, bo w sumie, jak sobie teraz tak myślę, Yeti pojawił się w klatce, kiedy zabraliśmy apteczkę. Być może w związku z tym, że Yeti się pojawił w klatce, co nie wiem, kurde, coś się, kurczę mać, to coś może się dodatkowego otworzyło, więc warto moim zdaniem to sprawdzić. Może akurat to jest właśnie związane z tym, że otworzyliśmy jakieś wrota, bo w końcu skąd by się pojawił Yeti w klatce, więc stanowczo uważam, że warto byłoby zajrzeć tutaj z powrotem. Kurczę, Laruś. Laro, kotku. Co tutaj jest? Coś tam jest, widzicie? Tylko to jakby tak, wiecie co, wy w ogóle wysuńmy. Nie, Laro, weź to wysuń w ogóle właściwie, żeby to nam nie przeszkadzało tak bardzo szczególnie. I jeszcze raz rozejrzyjmy się. No nie wiem, jest, no coś wydaje się, jakby coś było takiego, wiecie, to co teoretycznie można byłoby nazwać przejściem. Przełączmy. Patrz, zamknęło się pomimo skrzynki, no czuję się po prostu załamany. No to nie miało, właśnie skrzynka miała to przytrzymać, a to i tak, że tak powiem, trochę, nie wiem. No jest coś, co wskazywałoby na coś, ale jakąś klapę, ale nie wiem, no szczerze mówiąc, nie chce się otworzyć. Być może jakaś, dobra, mam nową teorię. Być może jakaś zapadnia uruchamia otwarcie się klapy, tylko że sprawa jest taka, że po prostu ona otwiera się tylko czasowo. Nie wiem, mam taką jeszcze teorię. Przypominam, że Yeti wyszedł w momencie, kiedy my tutaj coś zrobiliśmy. Co jest totalnie bez sensu, bo tu nie widać nawet nic przypominającego klapy, tutaj nie ma tak naprawdę.
No wiecie, jak będę się dłużej bawił z tym pierwszym. Kurczę, naprawdę Bloody, bawisz się z tym pierwszym momentem. Nie no, no widzę, że już teraz, już stąd widzę, że nic się tam nie otworzyło. Jak będę się dłużej bawić z tym momentem, to najwyżej zrobię cięcie. Jeszcze poczekaj, jeszcze się tak przy... Nie no nie, dobra, zastanówmy się. Spokój. Bloody. Spokój, to nie może być takie trudne, no człowieku, no kurczę, no. Boże, what the fuck? Co jest grane? A no on skąd się tu pojawił? No nie, no nie, no to nie jest już normalne. A co to miało być? Skąd on się niby tu zjawił? No jak Yeti skąd przychodzą, to tu musi być przejście w takim razie, wychodzi na to. Ja, ale mnie wystraszył, no po prostu był przerażony byłem przez ten moment. Wyskoczył na mnie totalnie znienacka. I skąd on się tu zjawił? No to po prostu zaraz mnie coś trafi, no po prostu ludzie. Twórcy, kochani moi, dlaczego robicie sobie takie jaja ze mnie w tym momencie? No to właśnie się tak specjalizuje się gra na ślepo troszkę, że w sumie ty chodzisz jak głupi tam i z powrotem, okazuje się, że tu nigdzie przejścia nie ma. Nie no kurde, no skąd Yeti ten wyszedł? Ja się pytam, no na pewno tu nie ma przejścia? Może ja o czymś nie wiem? Ach, coś tak... No nie no... Kurde, Bloody, czemu to zrobiłeś? Dobra, wiecie co, miałem... Nie wiem, chciałem zobaczyć koniecznie. Na pewno nie ma jakiejś dziury w podłodze, czy czegoś takiego? Na przykład gdzieś tutaj. O, jakaś wielka dziura w podłodze, której nie zauważyłem. Że tak powiem, no nie wydaje mi się. No nie wierzę, no Bloody, no kurczę, no. No nigdy ci się nie zdarzało, żebyś czegoś jeszcze nie udało ci czegoś jeszcze rozwiązać. Zawsze sobie jakoś radziłeś, wiesz? To co, to teraz to zawsze jakoś tak w miarę szło ci. No i jeszcze nie było takiej sytuacji, żebym utknął na samym początku gry. No nie wierzę. No po prostu nie wierzę w tym momencie. O, może tu jednak coś jest. Poczekajcie. Nie no, Bloody, załamujesz mnie. Po co miałbym to wysuwać? Mam, już wiem co trzeba zrobić, ale ja jestem głupi. Dobra, już wiem co tutaj chyba trzeba zrobić. Po prostu świecie. Nie, Laro, ty to pchasz. Po prostu świecie trzeba to w jednym miejscu włożyć. Wiecie gdzie? To trzeba po prostu, popatrzcie, bo to jest tak, są dwa. Jeden to jest przycisk. Jeden to jest przycisk, a drugi to jest klapa, dobrze myślę? Taka jest moja teoria, że po prostu jeden z tych rzeczy to jest przycisk i ja muszę po prostu najechać... O, uda się, zobaczycie. Teraz coś się stanie, magia się stanie, zobaczycie, że tak będzie. Och, że to Bloody, ty po prostu jak coś wymyślisz, geniusz. No dobra, ale na szczęście, wiecie co, grunt, że udało mi się to rozwiązać. I co to ma znaczyć teraz, bo teraz się zacząłem... Może po drugiej stronie jest drabina, ja tego nie zauważyłem. Aha, no tak będzie chyba prościej. Że tak powiem. Rozumiem, że to jest tylko posadzka ze złota. Tak, to jest posadzka ze złota. Posadzka ze złota nie jest aż tak drapieżna. Kurczę, dlaczego to już tak jasno? Nie będę musiał flar używać. No, jeden plus. Dobra. Ale zobaczcie, co tutaj już mamy. Tu mamy już bulgocące złoto, czyli krótko mówiąc, te już zapewne mnie poparzy i to całkiem mocno. No dobra, jesteśmy już w środku całej tej jaskini. O cholera. Tak z rozpędu troszeczkę. Lara się rozpędziła. Dobra, czyli wiemy, że tu jest już, to tak, przynajmniej wiemy, że tu jest też już przepaść, dobra. Coś tu, jakieś elementy zręcznościowe już widzę. Czyżby ten poziom był wyjątkowo trudny? No to się za chwilę okaże. Coś czuję, że zaraz nie trafię i zrobię z siebie idiotę, ale spróbujmy. Kurde. Źle się Lara, bo wiesz co Laro, bo ty tyłem skoczyłeś, miałeś przodem skoczyć. Jeszcze raz spróbujmy.
No. A propos tego skoczenia i zrobienia z siebie idioty. Czyli jeden krok do tyłu, jeszcze raz i teraz się uda. Hopa, hopa i hop. No miałem dobre intencje. Dobra, musimy po prostu trochę dalej się wybić, wiecie? Tak mi się wydaje, więc ustawmy się tak trochę ten. Jeszcze tu. I teraz dopiero skoczmy. Skoczmy i skoczmy. No właśnie, teraz się udało tak jak chciałem to zrobić początkowo. I to chyba była jedyna droga, bo nie widziałem innej. Dobra, chodźmy tą stromizną na górę. I tutaj taka niespodzianka. Ślepy zaułek, teraz się wracaj. Nigdy już nie uda ci się wrócić. O, poczekaj, jakiś ciemny kącik. Zapalmy flarę, żeby się dowiedzieć, co tutaj jest. A tutaj mamy niespodziankę w postaci... O, Yeti! Na szczęście, wiecie co, shotgun się bardzo dobrze sprawdza na Yeti. Dwa strzały tak elegancko zdejmuje. Yeti są o tyle przyjazne do nas nastawione do nas, że o tyle są miłe i stosunkowo dobre, dlatego że nie potrafią obsługiwać czegoś takiego jak broń i muszą do nas podejść, żeby nas zaatakować, więc mamy tutaj ten luksus, że możemy spokojnie czekać, jak do nas podejdą, bo rzucają się jak na mięso, bo na przykład taki Misiu to był jakiś taki Napolony, ten z poprzedniego poziomu, który się zbagował, że on po prostu rzucał się, biegał w kółko praktycznie, bardzo chaotycznie, no a Yeti już tak konkretnie do mnie biegają. Ale coś tam Mr. Sardok mówił, że to z powodu jakichś plików, bo u niego też taki błąd występował, no ale teraz po fakcie jest, więc nie ma sensu, żebym to naprawiał. Mr. Sardok też jeden z moich widzów, którzy mnie regularnie oglądają. Ten klocek wygląda na podejrzaniec, nie? Ale nic ze sobą nie niesie. To miejsce nie wyglądać ten jakoś tak przyjaźnie nas nastawiony. A wiecie co, poczekajcie, jeszcze na górę, jeszcze na chwilę na górę wejdę. Poczekajcie, ja tu wszystko spenetrowałem? No właśnie, a to gdzie to, co to jest? A nie, no tutaj zaglądałem. Nie, bo miałem wrażenie, że... A poczekaj. Widzicie to co ja? Patrzcie, z pieniążki, czyli pierwszy sekret ogólnie rzecz biorąc. Czyli będziemy musieli się dostać do tego pierwszego sekretu. No dobra, to nie powinno być chyba trudne, co nie? Tak mi się wydaje. No ale to za chwilę się okaże, jak nam pójdzie. O kurde. Uff, udało się, dobra. Teraz łapmy się. No dobra, no i tutaj mamy ogólnie dźwignię, która prawdopodobnie po przełączeniu otworzy wszystkie klatki i będzie mała potyczka ze stworzynkami. Tu jakieś gieparciki biegają, więc... Czy tam lamparciki? O, już biegną. Laro, kurde, nie tą stronę się otworzyć. A, dobra, to się otworzyło. Dobra, wiecie co, poczekajmy. A nie, to tak widzę, że to się otwiera tak, że klatka po klatce to się otwiera. Tak? Dobrze myślę? No, chyba tak. Tutaj na górze też coś jest, ale to chyba zamknięte jest. No dobra, to przełączmy w takim razie. W sumie nigdy nie wiesz, co się otworzy, co nie? Zobaczmy tutaj. Tutaj niczego nie ma. Dobra, kolejna dźwignia. No zaraz czeka mnie walka. Ja tu wolę być mimo wszystko przygotowanym być na taką ewentualność. Ale patrzcie, jeszcze tak otwieram te klatki, jeszcze nikt mnie nie zaatakował. Chyba, że zaraz od tyłu mnie ktoś weźmie, bo się jakaś klatka dodatkowa otworzyła. Zaraz się okaże. W sumie to jest możliwe. Zobaczcie, co tam się widzicie. Patrzcie, tu się dodatkowa klatka otworzyła. Czyli teoretycznie mogą mnie za chwilę zaatakować. Wiecie co, dlatego zanim przełączymy tą dźwignię, to jeszcze zajrzyjmy do tamtego pomieszczenia. Może tutaj coś będzie. Tak, jest woda. Nie wiem, czy warto do wody jeszcze wpływać aktualnie. No ale dobra, sprawdźmy to. Jakiś kościotrup leży chyba na dnie. No dobra, miło, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. No i tu mamy kolejną dźwignię, więc może po złości przełączmy tam najpierw. Co się otworzyło?
Poczekajcie, bo nie jestem pewien. Jakie wrota się tak właściwie otworzyły? Tutaj tak, tu się coś zrobiło, że tu jest otwarte. Nie no, w sumie nic, to nie wiem. Nie, że nie, żeby nam to jakoś pomogło. No przełącz to, Lara. I teraz no już nic, jak nic, musiało się coś otworzyć, co nie? No patrz, nie, nie otworzyły się nadal. Nadal jestem w klatce, nie wiem, ja się cały czas tu czekam, jak kurczę, zaraz mnie zaatakują, mnie te tygryski. Ale tu widzę, że nic z tych rzeczy. Tutaj może się otworzyło, jak myślicie? Kurczę, tu też się nie otworzyło, no to co? Cała ta zabawa polega na tym, żeby kurczę otworzyć te drzwi? A i co, teraz mam się... Co jest grane? Chyba, że to jest na tej... to chyba... to raczej jest na górze, a nie tyle, że... Nie tyle, że to jest przyczepione do sufitów, tylko to jest chyba raczej po prostu na górze. Co nie? No dobra. No to wiecie co, wróćmy sobie na górę. W takim razie, bo chyba tak musimy zrobić. Wychodzi, tak przynajmniej wywnioskowałem. Poczekajcie, to może być trudne. Zaraz spróbujemy się dostać na wyższe piętro. Zobaczymy, czy nam się uda. I elegancko. Tylko co nam to dało tak właściwie, że się dostaliśmy na wyższe piętro? Przecież tutaj niczego nie ma. Dobra, czyli jest, czy nie, dobra. Czy jest jednak jest zabawa z dźwigniami. Czyli jedne dźwignie coś otwierają, drugie zamykają. No dobra, łapię, aha, dobra. Czyli muszę coś po prostu, tutaj otworzyłem sobie przejście, czyli na przykład muszę to zakręcić, czy coś takiego. Bo to na przykład zamyka to, ale otwiera coś jeszcze innego, więc... Ale to chyba akurat będzie musiało być otwarte, chociaż nie wiem. No chyba tak, bo zobaczcie, to chyba jednak będzie musiało być akurat otwarte. Bo to tutaj to otwiera, dobra? Ale to na przykład możemy chyba odłączyć, tak? Myślę, albo nie, jeszcze lepiej, to możemy odłączyć, o. I to może spowoduje, że będzie coś fajnego, zobaczymy. O, widzicie? Otworzyło się, o, już biegnie, już dom biegnie do mnie, lamparcik, dobra. No to czekamy na niego. Kurczę, biegnie cała mafia lamparcików. Ja na wszelki wypadek się tu zapiszemy, jakby miało mnie spotkać coś niefajnego. Co jest? Zatkało się? O, jesteś. No. Wiem, że mordowanie zwierzątek to bardzo okrutna sprawa, no ale niestety twórcy nie zostawiają mi żadnego wyboru. Ciężko byłoby przejść grę nie zabijając ich. Aha. Czyli otworzyłem tylko jedne wrota. Aha, no dobra, ponownie otworzyłem tylko jedne wrota i nic mnie nie zabiło w nich. Mamy tutaj znowu jakieś wodę. O, amunicja, miło, słodko. Tutaj przy tym kościotrupie widzimy, że leży amunicja. Dobra, to weźmy sobie i wynurzmy się. No dobra, czyli tak, tutaj jest jakaś dźwignia? Nie ma tu żadnej dźwigni? A jakieś, nie wiem, przejście magiczne, coś, nie wiem, jakiś pokus, czy nic z tych rzeczy, czyli krótko mówiąc znowu będę musiał się bawić przełączanie dźwigni, no dobra, czyli krótko mówiąc znowu chyba trzeba coś wyłączyć, coś przełączyć, coś wyłączyć, no coś takiego. To może dzisiaj zrobimy sobie, oto z tym na przykład włączymy, zobaczymy co to zrobi, no przełącz Laro. Nie wiem, czy to zadziałało tak, jak chciałem, ale zaraz się przekonamy. Nie, to nie to, to nie jest do tego. No nie wiem, przełączmy to może znowu. Może to otwiera to, co chcę. Ale to zamyka tu, to nie może być to. To nie może być to, to na pewno nie będzie ta dźwignia. Bo to zamyka jedne wrota, nie w tak jak się powinno. Zobaczmy to. Nie, no kurczę, to też nie może być. Dobra, czyli jeszcze kolejnowa. Czyli jeszcze kolejna teoria. No, że może jednak to znowu. Nie, no to też nie może być, bo to zamyka tutaj wrota. To musi być do góry w takim razie. No dobra, czyli co, to przełączyłem wszystko i nic nie działa? To przełączyłem z powrotem, ale to nic nie zrobiło. Czy zrobiło? To jest coś w ogóle coś na górze, ale to się nie otwiera.
Jeju, naprawdę to w tym poziomie jest taki labirynt? Czy twórcy chcą mnie tu chyba trochę... Chcą, żebym pobiegał po prostu tam i z powrotem. Przyłączyłem praktycznie większość dźwigni i jakoś tak żadna nie... Jakoś żadna... W ogóle o co chodzi z tym ogniem? To też mnie w sumie ciekawi. To jest może jakiś... Myślę może, że przez... Nie no, ogień to chyba dla jaj tu jest postawiony, co nie? A, tylko się sparzyłem. Sparzyłem. Dobra, a przełączmy to jeszcze raz. No właśnie, to się zamyka. O, widać, wjechał tu tygrysek. Teraz możemy otworzyć drzwi i go załatwić. Nie wiem, może... Czyli krótko mówiąc, to jest... Dobra, czyli wiem jak to działa. Czyli to się otwiera, tamto się zamyka. Jak to załatwić, żeby to zadziałało? Zastanówmy się, ja mam taką teorię, że może jakieś pod... Poczekaj, coś się stało? Nie, nic się nie stało, tu niczego nie ma. Jakby był na przykład jakiś podwodny tunel czy coś, nie wiem. Czyli tak, a raczej, raczej się nie zdąży, że tak powiem, przed zamknięciem nie zdążymy tu przybiec, a może zdążymy. Dobra, spróbujemy, zobaczymy jak to szybko się zamyka, być może to jakaś czasówka taka sprytna jest zrobiona. Nie no kurczę, no to się zamyka z prędkością światła. Chyba. No i co teraz mam zrobić? Potrzebuję... A przełączmy to. Patrz, to też to zamknęło. Och, i teraz chyba zadziała. Dobra, udało mi się. Naprawdę? No, udało mi się rozwiązać zagadkę. Trochę się pogubiłem, bo chyba źle poprzełączałem w pewnym momencie dźwignię. Dobra, mniejsza o to. Grunt, że w końcu udało mi się to załatwić. I że tak powiem poprawnie, żeśmy rozwiązali tą zagadeczkę. No i w tym akcencie możemy już biec dalej. Poczekajcie, znowu patrzcie, widzieliście? Znowu ta sama sytuacja. Coś jest nade mną. Czyli nade mną jest jakiś wyższy poziom. Tu mamy tak, tu mamy jakieś wielkie ślady prowadzące do jakiegoś niedźwiedzia. A po tamtej stronie była drabina. Pytanie tylko, w którą stronę chcę się udać, naprawdę. Nie wiem, wiecie, nie wiem właśnie, czy chcę się udać do niedźwiedzia. Nie, no tam były itemki, czyli idziemy po itemki. Chyba o to chodziło, co nie? Nie wiem, mam teraz taki dylemacik, że w sumie właśnie nie wiem, w którą stronę się udać, dlatego... Zapiszę się, udamy się na razie w tą stronę. O kurde! A widzieliście to? Poczekajcie, widzicie? Patrzcie, widzicie to, co jest na dole? Tylko tam są kolce, coś mi nie pasuje. O, żyję! Niewiarygodne, no po prostu przeżyłem lądowanie na kolcach. Zaraz myślałem, że nasza Lara się wbije w te kolce. Po kolcach jest o tyle wygodnie, znaczy wygodnie. Po kolcach można chodzić, ale tylko kiedy się bardzo chodzi powoli, to tylko wtedy jest taka możliwość jak chodzenie po kolcach. W innych przypadkach oczywiście czegoś takiego nie ma. Więc w tym przypadku akurat udało mi się zdobyć te amunicje, które leżała na kolcach, ale w innym przypadku mogłoby to się nie udać. O kurczę. To tak, widzę, że tutaj też mamy coś takiego jak kolce, więc będziemy musieli być dosyć nisko. Poczekaj, zejdźmy. O, żyje. Okej, okay, super. Po prostu po tych kolcach musimy się pomału poruszać, bo jeśli będziemy się pomału poruszać, to możemy po nich spokojnie chodzić. Widzicie? No i teraz wiecie co, źle się pewnie ustawię, więc trochę się oddalmy, żeby nie było takiej sytuacji, że się przypieprzę w sufit. Wiedziałem, że to się stanie. Za mało, za blisko, za zbyt mała odległość. O, teraz idealnie. Dobra. Jest, patrzcie co jest. Widzicie? Jest sekrecik, musimy tylko się do niego dostać teraz. Musimy się teraz do niego dostać, tak, to jest bardzo dobre określenie. Dobra, to za chwilę się do niego dostaniemy, on gdzieś...
Kurde, dlaczego nie zapaliłaś flary? Przecież kazałem ci, zapal flarę, bo nic nie widzę. Dobra, czyli krótko mówiąc, musimy tutaj... Tak sobie biegam, bo to taki trochę labirynt niby jest, ale dobra, już ogarnię. Dobra, no pozbierajmy te wszystkie rzeczy, które tu są porozrzucane. To jest przejście, zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś za tym nie ma przypadkiem. Widzę, że nic z tych rzeczy. No to biegniemy sobie tutaj. Nie wiem, jakieś mam takie przeczucie, że to mogło się w każdej chwili zawalić? Którędy teraz? No dobra, chodźmy w lewo. O, jest. Super. O, i to jest chyba ta klapa, która była na dole, że pamiętacie, że to była ta klapa, która się nie wiedziałem jak ją otworzyć. No i teraz możemy sobie wrócić, a wiecie co, jeszcze nie wrócimy? Coś mnie goni. Słyszycie? Kurde, jak tu ciemno jest. Wiecie co? Tu jeszcze na chwilę, bo tam jeszcze coś było z drugiej strony, o tutaj. A, widzicie? Coś słyszycie? Coś tupa. O kurczę, z Yeti przyszły. Szykują zemstę. A tutaj są kolce, więc tutaj też nie idziemy. Ale widzicie, po garstkę amunicji warto było się tutaj dostać. Dobra, widzicie, to spadajmy stąd, zanim mnie Yeti zjedzą. Pewnie już tutaj się wspinają, żeby się do mnie dostać. No, Yeti, chodźcie tu. Idą, Yeti, idą. Jak pięknie. Shotgun, muszę przyznać, że naprawdę shotgun sprawdza się idealnie po prostu na te stworzenia. Idealna broń. Po prostu taką, jaką sobie wymarzyłem. O, był tylko jeden. W sumie jak one krzyczą, to nie wiadomo, czy jest ich tylko jeden, czy jest ich kilku, bo dźwięki są bardzo podobne. No dobra, to idziemy za tymi śladami wielkiego niedźwiedzia. Mam nadzieję, że tym razem niedźwiedź, no może będzie niedźwiedź w sumie, ale się... Może nie zbuguje tym razem, zbaguje. Ło, wow, jakich tu się naleciało! No wow, dobrze. Dobra, jesteśmy teraz coś, ale jakaś dżungla ze złotą rzeką. Super, ekstra, super, super lokacja, że tak powiem. W tej lokacji jest też drugi sekret, bo już kojarzę. I są też takie, widzicie tam takie różne itemki, miejsca na itemki, jak ja na razie nie wiem, jak do końca się tam mogę dostać. Zaraz na to wpadniemy. No dobra. Tutaj tak ostrożnie musimy też się poruszać, bo jak sami widzicie, to prawie... to prawie właśnie nie wpadłem do rzeki ze złota. Jak wiemy, rzeka ze złota powoduje, że niestety nasza lara w efektowny sposób się zapala. O! Nie wiem teraz skąd do mnie biegnie. Kurczę, musimy teraz wziąć grubszą apteczkę, bo jak widać sytuacja nie jest już taka miła. Yeti tu nas atakują, Yeti są silne, Yeti chcą nas się pozbyć i one umieją biegać po stromiznach, a Lara niestety takiej umiejętności nigdy nie posiadała i raczej nie będzie posiadać. Tak. Tam się udamy. Coś nie jestem pewien, czy uda nam się doskoczyć do tego. Właściwie jakoś tak mam wątpliwości. No, wiecie co, warto było spróbować. No ale dobra, już widzę, jak to chyba trzeba zrobić. Tak? Kurde. Dobra, jeszcze raz. Czyli inaczej, jeszcze. Jeszcze trochę inaczej, czyli tak, oto coś takiego bardziej. O, widzicie, nie było to takie trudne. Spoko. No i dobra, tu już kojarzę, że to jest ogólnie droga do sekretu, więc pójdziemy właśnie tutaj ten sekret zdobyć. Nie, to może takie sekrety wcale nie były aż tak ciężko poukrywane. No nieważne, w każdym razie wiadomo, że... O! Kurczę, no. Dobra, czyli tutaj musimy sobie skoczyć. Okej, to tak zrobimy. Teraz się złapiemy, teraz się przesuniemy troszkę w lewo. Tutaj, no właśnie. No i teraz sobie tutaj wejdziemy i...
I zobaczcie, zobaczcie sami. Mam teraz coś takiego, no to to będzie takie proste. O kurde. Lara geniusz. Kurczę, i tu się zapisałem dopiero? No dobra, Lara, zawsze wiedziałem, że Lara jest takim geniuszem troszeczkę. Pod względem akrobatycznym Lara przechodzi samą siebie. Naprawdę po prostu czuję respekt do tej kobiety. I tyle ona przeżyła, tyle ile ona razy uderzyła się tą głową o różne rzeczy. Po prostu to jest właśnie piękne, jak Lara uderza się głową o różne rzeczy. No po prostu to jest tak komicznie wygląda. Naprawdę, ona tyle razy już się uderzała o różne rzeczy głową i zauważcie, że jeszcze się trzyma. Pomimo tego jeszcze się trzyma, cały czas. No nie wiem, ona już dawno po takich uderzeniach, ona już dawno powinna dostać jakiegoś wstrząsu. Ale jak widać, nic z tych rzeczy. Nasza Lara dzielnie się cały czas trzyma. Wszystko idealnie. Dobra, a tutaj jest bodajże właśnie ten zjazd. O, i mamy właśnie ten grudkę amunicji, której chciałem się dostać. Jakieś mamy matkę. O, dokładnie. No i teraz musimy się stąd jakoś wydostać. Nie mam na razie pomysłu, jak zaraz na coś wpadnę. Tutaj? A! To nie zadziałało. Myślałem, że może to nie jest aż tak bardzo pochylone. Dobra, Laro, wymyśl coś teraz, jak się kurczę stąd wydostać, bo ja ci nie chcę nic mówić, ale twoja sytuacja nie wygląda najlepiej. Nie, no tam chyba nie zeskoczę, może? Kurde, no to jest za daleko troszkę, nie uważasz, Laro? No wiesz, próbować zawsze możesz, ale chyba ci się nie uda tym razem. Ach, idealnie, kurczę, dałem radę. Dobra, to tyle a propos drugiego sekretu. Trzeci sekret będzie już jakiś tam moment później, więc czekajcie. Ciekawi mnie, czy ten poziom jest długi. Co nie? Na razie nie. Na razie to w sumie krótko gram w ten poziom, tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu długo się bawiłem w rozwiązywanie kilku zagadek. Słyszycie?